Drezno, 10:10, .10. Restauracja hotelu Zum Greenen Gewelbe. Dwie damy, jedna młodziutka, podfruwajka, druga pełna radości życia, nobliwa kobieta, bawią się w stylowej atmosferze hotelu, którego wystrój nawiązuje do prac mistrza dresdeńskiego baroku Matiusa Daniela Peppelmana podejmują odważną decyzję ze względu na późny początek dnia spowodowany obowiązkami towarzyskimi poprzedniego wieczoru rezygnują z pójścia do bufetu śniadaniowego zbyt późno na śniadanie a zbyt wcześnie na lunch wybierają kompromis i każą sobie przynieść brunch Oryginalne angielskie bułeczki z bitą śmietaną i dżemem z owoców egzotycznych, wyroby cukiernicze z własnej cukierni, wybór doskonałych kanapek z pieczoną wołowiną i panierowane pierogi z nadzieniem serowo-grzybowym. Drinkiem z wyboru jest włoskie cappuccino. No i obowiązkowa lampka szampana na poranne rozruszanie krążenia. Zgadzają się, że to konieczne. Dostępny jest również świeżo wyciskany sok pomarańczowy. Najważniejsze, jak zgodnie twierdzą panie, jest wewnętrzne nastawienie. Nie dopuścić do powstania tension nervis. Nerwowe napięcie mogłoby udaremnić kulturalną rozmowę cywilizowanych środkowoeuropejskich kobiet. Ewi znów gra elegancką damę, używając wszystkich sztuczek, których nauczyła ją prababcia, była służąca na śląskim dworze. – Wygląda pani na poruszoną, pani przewodnicząca. Czy ma to jakiś związek z pani wczorajszym wystąpieniem na podium? – C'est vrai, mon vrai, mademoiselle Ewi. Naprawdę czujesz moją duszę. Dziękuję za komplement, Madame Claire. Mon petit, potrzebuję cię do programu dla pań. Pomóż mi opanować ten ekstrawagancki festiwal. Co mamy w planie? Festyn Słońca, część druga? Mon cher, dzisiaj jest lundi, la lune. Jasne, księżyc, poniedziałek. W broszurce jest napisane kowrowód bóstw i festiwale planetarne w bastionie Luna. W kostiumach i scenerii z epoki? Och, nie mam nic odpowiedniego do ubrania. Ke skandal, princes. Musimy zobaczyć, co uda nam się znaleźć. A potem pójdziemy do bastionu. Teatr tańca przy pełni księżyca. Choreografki Piny Bałż. Dość ekstrawaganckie przedstawienie. Ludzie oblewają się wiadrami wody i tańczą w niej. Widziałam je w Montrealu. Niesamowite te ekspresyjne solówki. Ciągły deszcz na scenie i twarda skała, o którą ociera się dwunastu tancerzy. Dzikie i nieokiełznane, aż do całkowitego zmęczenia. Proszę się uspokoić, madam. Martwię się o panią. Francuska wachluje się, sięga po kieliszek do szampana. Mabel, wieczorem mam obowiązki reprezentacyjne jako starsza przewodnicząca rady. Paskudny tytuł, a ma pani dopiero. Siedemdziesiąt dziewięć lat. Sekret, którym nie chcę się dzielić ze wszystkimi. Marmoiselle, czy wierzy pani w astrologię? Cóż, nie zdradziłam nikomu mojej godziny narodzin. Lepiej, żeby ludzie nie znali mojego dokładnego horoskopu, ascendentu i w ogóle. Jakie to mądre The uśmiecha się. Jak już powiedziałam, Muszę zająć się moimi obowiązkami związanymi z festiwalem. Przydałaby mi się młoda i wyjątkowa dziewczyna. Myślę, że księżyc będzie nad nami czuwał. Pardon, mon petit. W dniu księżyca jestem główną postacią. W kostiumie bogini Diany wpływam do miasta udekurowaną barką po łabie. Aż do miejsca, skąd na zamek patrzył kanaletto. Z uwagi na zimno, niełatwe przedsięwzięcie. Rozbujamy łódź, pani przewodnicząca. To bien, mademoiselle. Imprezę uświetni dekoracyjny pokaz polowania na wzór historycznego wydarzenia sprzed trzystu lat. Spodziewane są protesty grup broniących praw zwierząt. Nie znam szczegółów. Będziemy wdzięczni za pomoc. Następnie możemy rozgrzać się na wieczorze tureckim w Ostra Park. Po którym płynie przejdziemy do programu męskiego. D'Etoile rozgląda się dyskretnie, pochyla się konspiracyjnie nad stołem. Z tańcem brzucha itp. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Zakradniemy się, przebrane za hrabiego i giermka. I wypijemy kieliszek do dna. Jasne, wchodzę w to. Obie damy piszczą i krzyczą, niczym rozhisteryzowane nastolatki. Nagle otwierają się drzwi i do lokalu wpada inspektor Swarożyc Gwiazdek z Europolu. Podchodzi do ich stolika. Ewi żartobliwie wyciąga dłoń do ucałowania. Swaro chwyta ją z żelaznym uściskiem. Ała! Detual protestuje. Svaro, błagam cię. Europejska Konwencja Przeciwko Torturom została włączona do kompendium traktatów europejskich Rady Europy. Powinien pan znać ETS 126. Oficjalna informacja Europolu mówi, że ona nie jest studentką. Nie. Ani w Akademii Policyjnej, w Saksonii, ani nigdzie indziej. Ewi wzdrygnęła się. Boli ją dłoń. Jestem asystentką sprzedaży w piekarni. Tak właśnie powiedziałam. Codziennie rano jestem przed Akademią Policyjną w budce do sprzedaży pieczywa. Sama prowadzisz ten samochód? I to jak? Czy kiedykolwiek prowadziłeś? Elo 2500? To jest ciężka praca. Moja babcia piecze całą noc, a ja dostarczam towar. Otwieramy o 6 rano. Trzy różne rodzaje bułek: chleb razowy na dobrym zakrwasie, chleb biały i słodowy, prawdziwe serboużyckie wypieki ze słonego ciasta. Ekspres do kawy jest w fazie planowania. Nie masz prawa jazdy. Współpraca z handlarzami narkotyków i złodziei sklepowych, z wyrokiem dla nieletnich we Frankfurcie nad Odrom i Słubicach, zwolniona z poprawczaka, bo obłożnie chora prababcia wymaga opieki. Ewi uwalnia się od niego. Wściekła, rzuca się po sali, zrzuca naczynia na podłogę, krzyczy histerycznie: you, human! cholera! Pani de Tual odchrząkuje. Mówisz po angielsku, francusku, polsku, hiszpańsku, rosyjsku i chińsku? To Ewi uśmiecha się do niej niepewnie, szczerząc zęby. Nauczyłam się tego na ulicy, madam. Teraz, twoja pomocnica musi cię przeprosić. Niespodziewana niedyspozycja! Proszę o wybaczenie. Wyczerpana osuwa się z powrotem na swoje krzesło. Wkłada sobie do ust nugatowy cukierek i udaje, że to nie jej sprawa. Podnosi się ponownie, wylewa zawartość kubka z kawą w kierunku człowieka z Europolu. Swarozyc gwiazdek przeciera oczy ręką z zastygłą twarzą. Rozchyla marynarkę, wskazuje na pistolet służbowy. Natychmiast się pakujesz i wyjeżdżasz pociągiem lub na rowerze. Proszę o kartę Mastercard i dowód osobisty. To, co kupiłaś pod fałszywym pretekstem, pozostaje w hotelu. Dział Audytu Europolu prześle ostateczne rozliczenie dotyczące wykorzystanych usług, wniosek o wszczęcie postępowania karnego przeciwko Prababci i konfiskatę LO 2500.